Więc mam ze sobą na pewno nie pierwszoklasistów. Możecie powiedzieć, kim jesteście, czym się tutaj zajmujecie i co takiego robicie w dzisiejszym dniu. Patryk i Oliwia, jesteśmy opiekunami klasy pierwszej A. Okej, okay, dobra. I co uważacie o swojej klasie? Czy jest ona zintegrowana, czy jednak potrzeba im jeszcze tych paru chwil w tej szkole? Myślę, że klasa jest zintegrowana, ale kilka dodatkowych dni, żeby się zgrać, przyda się na pewno. Dobrze się dopingowali ogólnie. Myślę, że na pewno są zintegrowani. Jak na tak krótki czas, no to bardzo dobrze im poszło. Zawody też im dobrze poszły i zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, a co uważacie o organizacji dzisiejszego dnia? Czy uważacie, że wszystko jest zorganizowane w odpowiedni sposób, czy jednak tutaj jest parę rzeczy do poprawek? Wszystko przebiega w miarę płynnie, nie ma za dużych przerw, więc nikt nie narzeka. Wyrobiliśmy się z czasem, więc też jest wszystko na razie okej. Okej, i jak nastawienie na dalszą część dnia? Czekamy. Pozytywnie. Dobra, dziękuję. Więc mam tutaj ze sobą naszą tegoroczną pierwszoklasistkę biorącą udział w otrzęsinach, Agatę. I możesz mi powiedzieć, co ci się najbardziej podobało w dzisiejszym dniu? Szczerze, to wszystko tak naprawdę. W sensie, podoba mi się w ogóle, jak to jest wszystko zorganizowane, bo konkurencje sportowe, myślałam, że to będzie tak, że weźmiemy jakieś tam losowe osoby z klasy, oni będą biegać, coś takiego, a były takie emocje. Jeszcze klasa krzyczała, potem jeszcze wychowawcy byli, to wszystko było tak, serio świetnie to wyglądało. Tańce były fajne, Belgika, strasznie się tak zintegrowaliśmy wbrew pozorom, nie tak się przechodzi w ogóle, ale z koleżankami pytałyśmy, z której jesteś klasy i w ogóle i poznałam strasznie dużo osób z pierwszych klas, a tak to wcześniej to nie znałam tyle, nie? Więc fajnie. Czyli uważasz, że samorząd dał radę z organizacją i wszystko jest super? No jak najbardziej, serio, ja jestem pod wrażeniem, jak to wszystko jest zorganizowane. Myślałam, że to będzie tak sztywno, że wiesz, 10, 13 na przykład jakieś tam zajęcia i w ogóle, a to jest wszystko tak fajnie zrobione, że nie odczuwamy, że jesteśmy na czymś zaplanowanym, tylko że naprawdę się tak integrujemy w własnym gronie i świetnie jest, naprawdę. A równie dobra jest integracja z waszymi opiekunami, ponieważ są to dwie osoby z samorządu, co jakby, jak z nimi wyglądają wasze relacje? No one w ogóle strasznie nas wspierają i jak mamy jakąś konkurencję, to nam mówią, że dopingują, trzymają kciuki i świetne są. Jeszcze przed w ogóle całym wydarzeniem przychodziły do nas do klasy, rozmawiały z nami, dały nam kilka rad i no naprawdę świetne są. Nie myślałam, że będziemy mieli tak dobre opiekunki. Czyli nastawienie na dalszą część dnia jest jak najbardziej pozytywne. Oczywiście. Ja czekam na kolejne atrakcje i mam nadzieję, że będzie tylko lepiej, jeśli się da. Dobra, dziękuję.